znalazłem szczęśliwie Nazgula po 5 minutach poszukiwań, więc tragedii nie ma. Można stabilizować ten obraz. Ma dużo takich bardzo ciekawych cech, których... Ojojoj. Spokojnie, daje radę. Można nią latać dalej, wystarczy ją lekko otrzeć. Słuchajcie, wreszcie przychodzi do nas wiosna. Są fajne warunki, 11 stopni, najcieplej od dawna, pewnie od jesieni. A z tej okazji postanowiłem zrobić testy 3 dronów. Tutaj blisko polatam, bo jest nieco wietrznie. DJI FPV. Zrobimy sobie każdym dronem może 5 minut lotu, to wystarczy. Awata, a także klasyczny dron 5-calowy, czyli Nazgul 5. On jest oparty na module O3 i ma crossfire, jeżeli chodzi o odbiornik. Bardzo fajny dron, którym możemy też troszkę polatać. A po co robimy ten test? Żeby sprawdzić, jak one latają, jakie są odczucia, którego warto kupić. Ja skomentuję te 3 loty, czyli w sumie powinniśmy być około 15 minut w powietrzu i po tym filmie powinieneś mieć takie przekonanie, którego sobie sprawić, jeżeli masz wątpliwości lub czy dobrze zrobiłeś, jeżeli chodzi o twój wybór. Zaczynamy zatem. Pięknie leci. Teraz jestem w trybie manualnym. Mamy troszkę wietrznie, będę latał nisko. 60 metrów nad ziemią, tak żeby być troszkę nad tymi krzaczkami. Bardzo fajnie się lata tym dronem. Aczkolwiek on oczywiście nie ma tak siły, jakby się wydawało. I teraz nim dosyć mocno poniewiera wiatr, ale sobie radzi. Polecę troszkę w bok, dlatego że tu mamy dwie rzeczy, słuchajcie. Przede wszystkim tutaj mamy osłonięte ten teren i zobaczymy sobie, jak zasięg wygląda. Ale jest ciągle mokro. Muszę się na moment jednak... Chociaż zróbmy tak jak teraz, jest w porządku. Nie będę nic zmieniał. Starałem się ustawić parametry kamery na manualne. Może być przepał na niebie, ale chciałem mieć cienie troszkę bardziej doświetlone. Lecimy 1,5 minuty i lata się naprawdę super tym dronikiem. Kurczę, jaki tu jest podmokły teren. Nie sądziłem, że ten teren może być aż tak podmokły. Ale to tak wygląda. Że jest dosyć słabo. Parę rzeczy jest naprawdę fajnych tutaj w nim. Parę rzeczy jest słabszych. Na razie daję radę z wiatrem. Zobaczmy, jak on się sprawuje, jak odlecę mu odrobinę dalej. Jest też dość szybki. No ładnie idzie, nie? Teraz musimy się podnieść. Bo już zasięg nam ginie. Teraz zasięg wrócił, ale znowu wiatr jest mocny. Pod światło możemy mieć przepały, dlatego polecę troszkę bokiem. No on sobie dzisiaj nie radzi z tym wiatrem najlepiej. Widać, że nim targa dość mocno. Tak. Są duże powiewy. I on sobie średnio radzi z wiatrem. Muszę polatać w takim razie troszkę niżej. I zrobimy parę precyzyjnych manewrów. Jestem niedaleko. 120 metrów. On jest fajny do takich zadań specjalnych, jeżeli się go kupi z drugiej ręki, używanego na przykład za 1500 zł, to nie jest zła propozycja, dlatego że można z nim zrobić dużo takich ryzykownych misji. Chociaż już na przykład teraz jestem 300 metrów i mam dużą pikselozę. Już zasięg w goglach mi słabnie. Ale pewnie da się zrobić jakieś zabiegi typu FCC hack i tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć, że ogólnie nie ma jakiejś totalnej tragedii. Wiadomo, że on jest dość słaby. Staram się latać nim ryzykownie tutaj, ale nie bardzo ryzykownie. Bo też to nie jest mój dron. Natomiast fajnie byłoby kupić taką używaną sztukę czy z drugiej ręki za mniej więcej 1500. Albo kupić zestaw i go sprzedać na części, bo tak bardzo dużo ludzi robi. Ja mam akurat dwie pary gogli, jedną aparaturę, ale mam też DJI
Remote controller mam i też motion controller, także pod tym względem jest ok. Natomiast to, co chcę powiedzieć, tego drona można wykorzystać do fajnych celów, na przykład przypiąć mu GoPro i polatać w górach gdzieś dalej. Gdyby była wersja, nowsza generacja, byłoby jeszcze lepiej, ale on jest ok, spisuje się w porządku. Słuchajcie, będziemy lądować, bo dalszy lot nic nie wniesie. Zrobimy sobie szybką rundkę nad krzakami, może tu tylko. Widzę też, że jest bardzo mokro i wiecznie, więc po pierwsze ryzykujemy trochę jednak. Ryzykujemy nie tylko uziemienie tego drona, ale też utopienie czy zamoczenie. Słyszę, że on dosyć mocno pracuje. Rozpoznał też samolot gdzieś w pobliżu. Aircraft nearby. Tak, tylko samolot nie przelatuje na takiej wysokości jak my. Tu mamy 20 metrów. Dobra, przełączymy się w tryb normalny. Teraz jestem w trybie sportowym, teraz jestem w trybie normalnym. Już polecimy do nas. Wystarczy. Jeżeli byście mieli jakieś pytanie odnośnie DJI FPV, to prośba o to, żeby te pytania umieścić tutaj w komentarzach. A zaraz przepnę się na Awatę. To, co tutaj mamy, wystarczy. Słuchajcie, jakie wnioski? Czy ten dron jest fajny? Tak, on jest fajny. Ma dużo cech naprawdę dobrych i też początkujący mogą wejść w świat FPV po 5 minutach treningu. Super sprawa. Ma czujniki, tryby inteligentne, ma powrót do domu w przypadku, kiedy zgubi sygnał. Można nim polecieć całkiem daleko. Jest spoko. Oczywiście ma też swoje wady, dlatego że jest ciężki. Nie ma takiej dużej mocy dla osób, które latają FPV, to wiedzą, o co chodzi. Bo on nie pociągnie nam mocno z dive'a. Trzeba go przydusić dość poważnie. No i słuchajcie, ramiona. To jest wykonanie z PA, czy to jest nylon. No i te śmigła mają tendencję, te ramiona mają tendencję do tego, żeby się łamać. Tu zresztą mamy już delikatną rysę w tym miejscu, którą jak się pociągnie paznokciem, bo ja dostałem informację, że to ja pewnie uszkodziłem. Jak się pociągnie paznokciem, to już wychodzi nam pęknięcie. Więc wiadomo, że trzeba się liczyć z tym, że ten dron ma i mocne strony, i też słabsze, ale każdy produkt coś takiego ma. Natomiast fajne jest na pewno to, że mamy inteligentne cechy, że mamy ładowarkę w komplecie, nie musimy się niczym przejmować, bo mamy DJI Care na przykład, ale jest też serwis, co w przypadku FPV nie jest takie ewidentne. Gwarancja jest na taką sztukę. No i też to, że początkujący mogą wejść w świat FPV bezboleśnie praktycznie, bo mogą sobie polatać w trybie N albo S tylko na 10 minut, jeżeli chcesz komuś coś pokazać. Przeniesiemy się teraz na Awatę, bo to jest nowsza odmiana DJI FPV. Wiadomo, będzie to cinewhoop, a nie 5-calowy. Inaczej się lata Awatą, zobaczycie te różnice. Oczywiście jak zwykle, słuchajcie, jest cyrk, bo żeby polatać Awatą trzeba zrobić parę rzeczy. Teraz parujemy aparaturę, ale jeszcze potrzebujemy coś takiego. To są szczypczyki. Radio jest parowane. Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze trzeba gogle przecież sparować. Najpierw trzeba je na system operacyjny Awaty zmienić, a później je sparować. Więc cyrk jest, ale nie aż tak uciążliwy. Jak ktoś przywyknie, to jest dosłownie 30 sekund i można zmienić system. Wymaga zrestartowania gogli, ale to, co nam to daje, to jest fakt, że możemy na goglach DJI FPV tych V2 polatać na trzech różnych systemach. Awatą można polatać O3, czyli O3 Air Unit, i można polatać też Vistą. Dobra, słuchajcie, polecimy teraz Awatą, zobaczymy, na co ją stać, jaki to jest dronik, co ona potrafi i tak dalej. Ja popatrzę sobie tylko na parametry. Dobra, słuchajcie, lecimy, bo to nie ma co. Słuchajcie, jak Awata hałasuje od razu.
jest już w trybie manualnym, lata dużo fajniej niż tycza FPV. Ona jest dynamiczna. Dobra, polecimy sobie najpierw wzdłuż lasu na niewielkiej wysokości, na niedużej wysokości, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi przede wszystkim z tym wiatrem dzisiejszym. Dosyć ogarnia, ma lepszą kamerę już, to trzeba przyznać, i lata mi tutaj dość szybko. Ja tutaj pomykam, no i teraz się przyłączyła, nie wiedzieć czemu, w tryb normalny. Polecimy gdzieś dalej. Fakt, że ja mam anteny tutaj na 5-8 tylko i to nie wygląda najlepiej, ale zawsze. Dobra, będę latał tutaj bliżej. W takim razie dzisiaj jest trochę wiatru. Woda lata naprawdę super. Oczywiście jak nie wieje, jest nią jeszcze lepiej. Ale też bardzo mocno odczuwa ten wiatr. Tutaj FPV lata inaczej. A wata bardzo hałasuje. Bardzo ten sinełk hałasuje. Rozpędza się mocno, bo ja mam ją bodajże w FCC, już nie pamiętam. Teraz mi znowu zgubiła tryb manualny, czyli tak jakby zgubiła zasięg, pomimo że RC i HD są na full. Może ze względu na high wind, może ze względu na jedną rzecz, że ona się za bardzo nam tutaj wychyla. Dobra, będę latał tutaj blisko w takim razie. Postaram się też latać troszeczkę wolniej. Lata się ciekawiej niż DJI FPV Avato. Nie wiem, jak to nawet określić. Inaczej się lata. Ona nie jest tak bardzo ciężka. Waży 400 gramów. I można ją ustawić na precyzyjny, spokojny lot. Można ustawić ją też na naprawdę na takie mocne, dynamiczne loty. Bardzo ciekawie się lata Avato, ja bym powiedział. Nie ma jej co też piłować. Ma lepszy zasięg. Też mam takie wrażenie. Teraz bardzo powiało. Teraz bardzo powiało, ale polecę najniżej jak się da. Można wyciągnąć z niej też fajne ujęcia i przede wszystkim można stabilizować ten obraz. Ma dużo takich bardzo ciekawych cech, których... Ojojoj. Jesteśmy w trybie sportowym. Obniżę się. Mieliśmy kraksę, ale nic się nie stało. Dobra, w trybie normalnym podlecimy do nas. Nic się wielkiego nie stało. To co w niej jest super, że te kraksy też nie są takie bolesne, że nam się rozwali dron. Dobra, polatamy jeszcze minutę tutaj blisko. Zahaczyłem o gałązkę, której nie było tak dobrze widać. Dokładnie to był przelot gdzieś tu. Avato można bardzo odważnie latać. Oczywiście jak ktoś jej nie utopi, to może poszaleć na maksa. Fajnie się lata tym dronem. Spróbuję polecieć troszkę dalej. Do tego drzewa. Teraz wiatr nami targa i zasięg mi nieco spada. Wracamy. Super jest też to, że można stabilizować ujęcia w Gyroflow. Mam wrażenie, że nie zapisuje DJI FPV takich rzeczy jak zapis danych z żyroskopu. Więc pod tym względem to jest wielki plus, bo Avato ma użyteczne super ujęcia. A DJI FPV powinno w takim razie nosić kamerkę GoPro, żebyśmy mieli możliwość zapisywania ujęć z danych z żyroskopu. Pojedziemy jeszcze kawałek.
jestem 100 metrów, 160 teraz. Bardzo to fajnie wygląda. Możemy sobie polecieć wzdłuż drogi. Teraz lecę pod światło, a zaraz będę lądował. 42% akumulatora. Te drony, dwa, które DJI wypuściło, jeżeli chodzi do latania w goglach, czyli FPV, są naprawdę fajne, one mają swoje dobre cechy, można je polubić i wiele osób je naprawdę lubi. Ale teraz pokażę Wam, dlaczego warto latać też 5-calową jednostką, bo to jest zupełnie inna bajka. Awata miała lekką glebę, ale zobaczcie, że niewiele się z nią dzieje. Oczywiście jest brudna, ale tak poza tym spokojnie daje radę. Można nią latać dalej, wystarczy ją lekko otrzeć. Słuchajcie, mamy trzeciego drona już dzisiaj, a mianowicie Nazgula. On ma śmigła w planie, jest tutaj O3 Air Unit. Pokazuje mi też, że oprogramowanie jest niekompatybilne, ale mam nadzieję, że polecimy. Teraz się okaże. Leon tutaj już robi niezłe numery. Zobaczcie, nagrywam teraz. Już się zaczął tarzać. Mam nadzieję... Leoś! Mam nadzieję, że to nie jest nic, co by nam mogło nas zmusić do tego, żeby Leon musiał wziąć prysznic czy kąpiel. Słuchajcie, Nazgul lata zdecydowanie. On lata jak masełko. Jest mocny, lekki, zwinny, bardzo silny. Idealnie reaguje. Wiatr mu nie taki straszny. O3 unit sprawia, że jakość jest topowa. Jeżeli ktoś zastanawia się, jakiego drona wybrać, to ja powiem Nazgula 5 albo coś podobnego. Piątkę na Air Unicie. Jeżeli chodzi o loty cinematic, nie może w freestyle. Ale jak zobaczcie, co się dzieje, to po prostu jest petarda totalna. Ja nigdy czegoś takiego nie zrobię, ani Awatą, ani DJI FPV. Bo ten dron po prostu lata jak marzenie. Nie mam dzisiaj filtrów, to widać w śmigłach. Ale my jesteśmy dosłownie na życzenie. Czasy naświetlania mamy bardzo krótkie. Nie wziąłem sobie filtrów do Air Unitu. O3 nie szkodzi. Tak czy inaczej, widzicie, jak się lata tym dronem. To jest po prostu petarda w porównaniu do dwóch poprzedników. Jak ktoś się nauczył latać w manualu i ktoś poczuł, oczywiście będzie używał produktów DJI tam, gdzie one są potrzebne czy pomocne. Na przykład tam, gdzie ważny jest failsafe, powiedzmy nad wodą, dalekie loty nad wodą, tak? I podobne rzeczy, typu w górach daleko, long range, dlaczego nie? Natomiast Nazgul po prostu to jest absolutna petarda. Widzicie, jak on lata? On się zbiera, nurkuje, może latać też nisko. Zobaczcie, teraz będzie stosunkowo nisko lot, jest bardzo dynamiczny. Oczywiście lata trochę krócej, mamy w tej chwili 2 minuty lotu na pakiecie 10.50, ale on jest też lekki. O tym trzeba pamiętać i można mu też dopiąć GoPro. Więc jakość nagrywania możemy uzyskać zdecydowanie lepszą. Ja chyba mam jeszcze jeden pakiet, nawet nie wiem. Jak mam, to
to dopnę GoPro, żeby wam pokazać, ale wiadomo, jakie są ujęcia na przykład z Hero 11. Dużo rzeczy tutaj można też wymieniać, właściwie wszystko można wymieniać przy nim, czy to akumulatory, czy to kamery, czy to systemy, czy to VTX, czy to silniki, czy to stack, czyli flight controller, kontroler lotu i regulator ESC. Wszystko tutaj można wymieniać przy nim, a jednocześnie jest petarda. Zobaczcie teraz. Punch momentalnie reaguje i dive, tak? Takich rzeczy się nie zrobi DJI FPV. Na zgód też nie ma żadnego gimbala, nie potrzebujemy tutaj. Sztuka prostoty. Tak jak mu ustawimy, tak on działa. Tu jestem jeszcze troszkę dalej. Widać, że zasięg jest petarda. I teraz będziemy już schodzić do lotu nurkowego. Wzdłuż drogi po prawej stronie polecimy. Tu wokół drzewa. Ale to jest prawdziwy power. To jest jak Asterix i Obelix w tym filmie po zażyciu mikstury. Inne drony tego nie mają po prostu. Śmigła w planie, słuchajcie, można na dwa sposoby pozbyć się ich. Albo poprzez ramę dead cat, albo poprzez filtry też. Ja mam akurat dzisiaj loty bez filtrów, więc te śmigła są dokuczliwe w kadrze. Ale zwykle, jeżeli się założy filterek na przykład ND8 czy 16 na takie warunki jak dzisiaj, to jest idealnie. Chyba skasowałem akumulator. No troszeczkę już teraz powiewa. Słuchajcie, kończąc chciałem powiedzieć tak. Znalazłem szczęśliwie Nazgula po 5 minutach poszukiwań, więc tragedii nie ma. Oczywiście akumulator jest skasowany, bo nie widać, otrzyma tę wadę, że nie widać napięcia, które spada poniżej danej wartości. Na czerwono nie wyświetla się to napięcie, a w V1 tak jest. Więc na pewno to jest ból. Ogólnie jest w porządku, Nazgul jest zdecydowanie najlepszym dronem, ale jeżeli potrzebujemy inteligentnych cech, takich jak na przykład przy rozładowanej baterii czy akumulatorze powrót do domu, no to zdecydowanie nie Nazgul. Tutaj musimy sobie radzić sami, tu musimy wejść już na ten etap, kiedy jesteśmy po 20 godzinach, przynajmniej symulatora, jak nie więcej. Na dzisiaj bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny, jeżeli chodzi o to, o podjęcie decyzji, jakiego drona kupić, bo nie każdy ma okazję latać wszystkimi tymi modelami. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda z tej strony drugiej i widzimy się w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia, pa!